Tak to sobie wyobrażam, biegniesz do poczty głównej z pustym garem po kaszy i trafia cię snajper róg świętokrzyskiej i jasnej w plecy. Padasz, czołgasz się przez pasy na czerwonym świetle tuż przed samochodami, które z piskiem oponą mijają plamy krwi na asfalcie. Wybiegają postaci z biało-czerwonymi opaskami i w ostatniej chwili ratują cię spod rozpędzonego autobusu. Ze wszystkich stron ostrzały, klaksony, syreny. Radio nadaje, dziwny jest ten świat. Stoję blokując ruch, patrzę jak powstańcy wciągają cię po schodach. Pochyleni, spięci. Pochyleni, spięci. Pochyleni, spięci. Pochyleni, spięci. Pochyleni. A właśnie mieliśmy iść do banku obok po pieniądze na moje wakacje. Mam 8 lat. Ty 21. Moja córka Urszula już 24. Spogląda razem ze mną w kierunku poczty. Tuż przed wejściem do gmachu dobija nas szafę. Ciebie, mnie, ją, Agatę i Kasię, drugą córkę Alinę, syna Ignacego, oboje w fotelach na tylnym siedzeniu. Wszyscy znikamy. Samochody jadą. Jeszcze Polska nie zginęła, my nie żyjemy. Wszyscy znikamy. Samochody jadą. Polska nie zginęła, my nie żyjemy. Wszyscy znikamy. Samochody jadą. Jeszcze Polska nie zginęła, my nie żyjemy. Wszyscy. Jeszcze Polska nie zginęła. Wszyscy znikamy. Samochody jadą. Jeszcze Polska nie zginęła, my nie żyjemy. Polska nie zginęła.